Oto budynek Łazienki 3. Jego wygląd przez ostatnie lata niewiele się zmienił, jedynie więcej tynku i cegieł odpadło z jego elewacji. Rzeczywiście ten obiekt przez ponad 20 lat stał niezagospodarowany, obecnie się to zmieni. Plac budowy został już przekazany. W ubiegłym roku miasto pozyskało ponad 6,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, a całość prac ma kosztować 10 milionów złotych. Za te pieniądze nie tylko uda się wyremontować budynek i uchronić go przed katastrofą budowlaną, ale i przygotować go do nowych zadań. W tym zmodernizowanym obiekcie planuje się organizację wystaw i warsztatów artystycznych, a także będzie pracownia fotograficzna, dzięki której będzie można zapoznać się z fotografią analogową. Nie uda się za to stworzyć tu zapowiadanego obserwatorium nieboskłonu. Również plany użytkowania wyremontowanego budynku jako sali ślubów póki co spełzły na niczym. Taka koncepcja rzeczywiście była kilka lat temu, natomiast ubiegając się o środki unijne, musieliśmy przedstawić konkretny wniosek z konkretnymi rozwiązaniami i na taki cel pozyskaliśmy dofinansowanie. Być może w przyszłości ten obiekt znajdzie nowe zastosowanie. Póki co remont ma zagwarantować, że ten budynek będzie miał jakąkolwiek przyszłość inną niż serta gruzu.